Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to informacja o aktualizacji 8.0, która tak naprawdę pojawi się prawdopodobnie już dzisiaj po południu w grze. Będzie to aktualizacja wielkanocna, no i numerek jest 8.0, więc możemy spodziewać się dużej ilości zmian. No i teraz w sumie taki film może was troszeczkę zdziwić po ostatnim, ale tak, tutaj kilka słów i zaraz oczywiście przechodzimy do tematu, więc no można powiedzieć, że dużo osób strasznie się do mnie odezwało przez te odkąd wrzuciłem ten film, no przez te dwa dni. Dużo też komentarzy tam widziałem i większość to jednak było na zasadzie, że po prostu ludzie olewają ten temat, żebym po prostu dalej robił to, co robię. Dużo osób też czerpie jakby nawet informacje o grze z tego kanału. No i w sumie słabo by było tak nagle przestać, nie? Ja też, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, będę chciał oprzeć swoją decyzję, powiedzmy, na opinii ludzi, a ta jednak w większości była pozytywna i raczej ludzie mówili, żeby dalej nagrywać, więc dalej będziemy to robić. I tutaj jeszcze prośba do was. Mam jeszcze dla was na dzisiaj jeden film. Jeżeli dobijemy pod tym filmem jakąś fajną ilość łapek, na przykład, nie wiem, powiedzmy 300, to o godzinie 20 go opublikuję, a jeżeli nie, to może go tam ustawię, żeby jutro się opublikował. Myślę, że długo czekaliście na ten film, ja też długo czekałem, więc fajnie by go było wrzucić, żeby tak, wiecie, wrócić, powiedzmy, ze zdwojoną siłą. Także kciuka w górę możecie zostawić tak czy siak, no i tyle. Lecimy, ponieważ dużo się dzieje. Mamy tutaj informacje na forum niemieckim. Jest to oczywiście przetłumaczone przez translator Google'a, więc może nie być to wcale takie super. I teraz tak, ze względu na jasność chciałbym podzielić tę wiadomość na dwie części. W pierwszej opowiedzieć o tym, co wydarzy się w tym tygodniu w Shakes & Fidget, zanim przygotujemy się do Wielkanocy w przyszłym tygodniu. No możemy się domyślić, że na Wielkanoc będą po prostu wszystkie eventy, no nie? No i tutaj, że podzieli informacje na dwie części i faktycznie tutaj jest troszeczkę o legendarnym lochu, bo troszkę, jak możecie się domyślić, się pozmieniało. Więc teraz tak, może przejdziemy od razu. W tym tygodniu co będzie? Będzie event grzybkowy, czyli będzie więcej grzybków dropić z misji i będzie promocja na grzybki. Będzie event expa, będzie event u kowala, ten kowalowy, nazwijmy to. Będzie event z klepsydrami i będzie event z toaletami. Co ciekawe, teraz toalety, ten event już nie działa tak, że jak tylko wrzucimy epic, to ta mana jest podwajana, tylko czego byśmy nie wrzucili, to jest właśnie to podwajane. Nawet ja na to narzekałem w ostatnim filmie, w sensie w filmie o tym evencie, że tylko epiki, że bez sensu, no a teraz już nawet gemy, na przykład gemby daje bodajże 30, to podczas tego eventu będzie dawał 60 many, także to jest jak najbardziej na plus. A i też chciałbym jeszcze zaznaczyć, że troszeczkę się tak muszę jakby znowu w ten tryb nagrywania i tak dalej wczuć się w to wszystko, więc no parę filmów, powiedzmy, dajcie mi czasu, żeby wszystko było git, ale wydaje mi się, że jest ok. Więc teraz tak, takie będą eventy w ten weekend. No i tutaj właśnie jest to napisane, że wśród was zauważam, że na przykład epiki nie dają już tylko podwójne many podczas głównego czyszczenia. Ma to związek z kolejną pozycją na naszej liście wiadomości, czyli po prostu no, na tej liście zmian tam do wersji 8.0. Tu mamy tą listę zmian, ale to nie będziemy sobie całości czytać. Najciekawsze punkty z tej listy zmian. Trzecie wydanie legendarnego lochu zostanie dodane do gry, tym razem zatytułowane tam Fantastic Legendaries and Where to Find Dem, no nieważne, pominijmy. Chodzi generalnie o ten loch, o którym już nagrywałem film, będzie się odnosił do Harry'ego Pottera i przyniesie nie tylko nowy zestaw legendarnych przedmiotów, ale także inne zmiany. Więcej na ten temat drugiej części newsów w drugim poście poniżej, no to zaraz do tego przejdziemy. Legendarne rzeczy są kontynuowane, ponieważ dodaliśmy legendarne klejnoty do kopalni klejnotów w twierdzy i to jest jedna z największych zmian. Nie wiem, czy pokochacie ją, czy znienawidzicie, ja mam takie mieszane odczucia, ale zaraz do tego przejdziemy. Jeśli masz co najmniej jedno zdjęcie legendarnego przedmiotu w swoim notatniku, masz szansę znaleźć te klejnoty z piątku, tu chodzi chyba, że od piątku po prostu będzie można je znaleźć. I właśnie tutaj dopytywałem i jest kilka informacji. Po pierwsze, liczą się legendarne itemki już z poprzednich lochów, więc jeżeli macie już z poprzednich legendarnych lochów coś w klaserze, to już macie szansę na te legendarne gemy. Legendarne gemy, z tego co wiem, dają główną statystykę, czyli na przykład jak gramy wojownikiem, to siłę i wytrzymałość. Nie dają szczęścia, z tego co wiem. Oprócz tego, im mamy więcej legendarnych przedmiotów w klaserze, tym więcej
większa szansa jest na zdobycie tych legendarnych gemów właśnie z kopalni. I co najciekawsze, nie trwa to tylko w momencie otwarcia legendarnego lochu. Czyli jeżeli loch się skończy, to i tak możemy te legendarne klejnoty dropnąć. Co jest bardzo fajne, bo nie forsują nas do tego, żeby w momencie, żeby i spamować loch, na przykład dla grzybiarzy i na przykład, nie wiem, dropić te monety, skipować, żeby zdążyć to zrobić do końca, właśnie do końca trwania tego legendarnego lochu, tylko robią to po prostu skończy się legendarny loch, a my sobie możemy na spokojnie dropić gemy i czekać, aż nam wydropi właśnie legendarny ten gemik, także tak to wygląda. No i tu mamy napisane, im więcej zdjęć legendarnych przedmiotów zbierzesz w albumie, tym większa szansa. Kamienie dają bonusy do głównego atrybutu i wytrzymałości i są jedynymi kamieniami, które po włożeniu w przedmiot mogą zmienić główny atrybut, gdy zostanie przyciągnięty przedmiot innej klasy. Czyli mamy hełm dla wojownika, wsadzamy w niego ten legendarny gem, mamy itemek dla, daje nam siłę i wytrzymałość, wrzucamy ten hełm do kibla, zmienia nam się na itemek dla zwiadowcy i automatycznie gem też się zmienia i daje nam zręczność i wytrzymałość, więc no to jest taki, można powiedzieć, dość fajny plus. Dobra, tu już mam przeczytane. A właśnie, są nowe pakiety grzybów, które obejmują także szczęśliwe monety i tam tajemne odłamki i tak dalej. Numer 6 i 7, które zostały opisane w instrukcjach. To może to sobie w sumie otworzę, może do tego zaraz przejdę i wam pokażę, co po prostu te pakiety, które mamy teraz, pierwszy za 20 zł, drugi tam chyba za 40, trzeci chyba za 100, no to teraz dodatkowe pakiety zostały dodane, więc do tego za chwilkę sobie przejdziemy. Po zmianie systemu pocztowego, czyli ochronie przed spamem opartym na słowach kluczowych, czat otrzymał teraz również ograniczenia dotyczące na przykład wysyłania linków za pośrednictwem wiadomości szeptanych. No, czyli tam jakichś linków, to wiadomo, tam jakaś ochrona przeciwko temu, żeby nie spamowali. Jak wskazano powyżej, wprowadziliśmy zmiany w dwóch wydarzeniach. Podczas głównego czyszczenia wszystkie przedmioty dają teraz podwójne punkty many, to już powiedziałem, a podczas wydarzenia kowalskiego pakiety zasobów z tajemnymi dżazgami dają teraz 200 zamiast 100 dżazg, jeśli je wykupisz. Czyli to chodzi po prostu chyba o te pakiety. To w sumie dziwne, bo no, opłacać się będzie podczas właśnie tego eventu kupować te pakiety z grzybami, które dają tam surowce do kowala, no bo z tego co rozumiem dadzą ich więcej, ale to 200 zamiast 100, chyba że chodzi o te pakiety, a nie, chyba że chodzi o te pakiety, które po prostu dropią z misji, nie? No to też jest wiadomo, tak przetłumaczone jest słabo, ale chyba teraz dawały 100 te pakiety, jak nam wyleciał pakiet tych tajemniczych odłamków, chyba dawał 100, możecie mi napisać w komentarzu, bo nie pamiętam w tym momencie, a teraz będzie dawał 200, czyli to chodzi chyba o to, co nam dropi z misji, no to nieważne. W takim razie git, no zawsze to o 100 więcej, ale tu jest, jeśli je wykupisz, to w sumie też nie rozumiem, może źle przetłumaczone, możecie mi w sumie napisać w komentarzu. Dobra, i w grze opcje również zostały odświeżone. W grze opcje chyba chodzi, że zostały odświeżone i nie tylko wyglądają porządnie, ale także pozwala na ustawienia do głośności dokładniej i funkcją pominąć animację legendarnym lochu. O, i to jest coś super, bo nie dość, że loch teraz ma 100 pokoi, o czym już powinniście wiedzieć z mojego tam poprzedniego filmu, to teraz jeszcze można animację lochu wyłączyć, więc ten loch wydaje mi się, że będzie się fajnie, szybko i przyjemnie robiło. To na duży plus. Nowy klient jest instalowany wszędzie około godziny 16:10, dobrze o tym wiesz, ponieważ nigdy nie mam dość wspomnienia o tym. No i tutaj, że wiadomo, aplikacje na Steama już niedługo i na Androida i na iOS-a już niedługo będą zaktualizowane. Jeżeli grasz na przeglądarce, to musisz nacisnąć Ctrl plus R albo Ctrl plus F5 i się wtedy odświeży strona. W temacie aktualizacji użytkownicy Androida powinni również sprawdzić, czy nie oferuje się mi aktualizacji aplikacji Google Chrome. No właśnie, tam dużo osób wspominało, że wczoraj coś był problem z aplikacją na Androidzie i że ludziom wywalało i tak dalej. No to należy zaktualizować Google Chroma i tego Android system WebView, no czyli, a następnie je zainstalować, czyli po prostu zaktualizować, no i wtedy nie powinno być już problemu. Coś tam w ogóle Google zwalił i strasznie dużo aplikacji miało z tym problem. Jeśli chodzi o informacje dotyczące części pierwszej wiadomości, to jest kontynuowane po przewinięciu. No i tutaj mamy graficzkę, no i dobra, i mamy ten legendarny loch. Wszystko nowe w maju nie jest w porządku, to dopiero koniec marca, ale trzecia edycja Legendary Dungeon przeszła pewne zmiany, o których chciałbym wam przybliżyć w drugiej części newsa. Nie wszystko z poniższych punktów są interesujące dla weteranów lochów, zaznaczę te słowa kluczowe na żółto, ale pozwólcie, że wyjaśnię z grubsza loch nowym graczom. Co to jest legendarny loch? Chyba wszyscy wiemy, nie ma co czytać. Gdzie jest legendarny loch i jak długo pozostanie? O, to może się w sumie
przydać. Legendarny Loch otworzy swój portal od piątku 26 marca, czyli już za dwa dni. Można go znaleźć na mapie miasta w prawym dolnym rogu. Teraz masz 11 dni do pracy swoją... że masz 11 dni po prostu, żeby ten loch przechodzić, czyli będzie otwarty przez 11 dni, no i jest 100 pokoi zamiast 200, to też już mówiłem. W poniedziałek wielkanocny o 23:59 i 59 sekund się zamknie. Możesz wejść do lochu tylko wtedy, gdy nie jesteś na straży miejskiej, ani w przygodach w tawernie, czyli w misjach. Sterowanie i bitwy, no to chyba wszyscy wiemy co i jak. Ja jeszcze oczywiście z tego legendarnego lochu coś tam nagram i tak dalej, jakieś streamki porobimy, mam nadzieję, więc jakby można grać strzałkami, można myszką, no jakby chyba każdy wie o co chodzi, a jeżeli ktoś nie wie, to się dowie, to myślę, że nie ma co tak aż się wczuwać. Klucze i wzmocnienia osłabienia, właśnie, i to jest nowość. Jeśli pokonasz przeciwników, masz szansę wygrać klucze, dzięki nim możesz otwierać zamknięte drzwi na ekranie wyboru trasy, a tym samym unikać typowych pułapek i pomieszczeń z potworami, to już było. Klucze są teraz również walutą w legendary Dungeon, ponieważ w niektórych pokojach, które możesz zobaczyć na mapie, czyli jest jakaś mapa teraz, trafisz do sklepów, w których możesz kupić premię, jeśli chcesz, z której możesz korzystać przez ograniczony czas. Pokoje dają bonusy, takie jak więcej złota, większe obrażenia i inne udogodnienia, czyli to są te abilitki, o których też już nagrywałem film. Możesz również zdobyć premię ze specjalnych pojemników, na przykład możesz również zdobyć premię ze specjalnych, chyba na przykład ze specjalnych pojemników. Czyli te abilitki po prostu nie trzeba tylko kupować za te klucze, o ile dobrze rozumiem, ale też można je zdobyć, no nieważne. To samo dotyczy debuffów. Złe rodzeństwo, możesz je zdobyć przez wrogów, zaczarowane pułapki i tym podobne. Możesz zobaczyć swoje aktywne buffy i debuffy na pasku powyżej energii życiowej i możesz mieć maksymalnie 3 buffy po lewej i 3 debuffy po prawej, okej. Jeśli otrzymasz czwarty, najstarszy debuff, czyli ten z pierwszego pola zostanie automatycznie nadpisany. Czyli to działa i na debuffy i na buffy, że to nadpisują. Debuffy tego samego rodzaju zastępują się wzajemnie, ale nie są dodawane. A jeśli umrzesz, wszystkie wzmocnienia i debuffy znikną, a zaczniesz 6 pustymi slotami. No i właśnie te debuffy, myślę, że zmieni się totalnie schemat przechodzenia legendarnego lochu, że już stare jakby tam poradniki, nazwijmy, nie będą aktualne, więc też trzeba będzie to troszeczkę ogarnąć i zobaczyć generalnie, jak najlepiej to robić. Też postaram się to zrobić, postaram się w sumie razem z wami testować i sprawdzać na streamkach, a potem może dopiero coś nagram, no zobaczymy. Jeżeli ktoś generalnie nie wie, na czym polega legendarny log i tak dalej, to zapraszam do filmów, które tam były wcześniej. Wpiszcie sobie w wyszukiwarce na YouTubie legendarny log neutral, tam są filmy, jak go przechodzę i tak dalej, więc będziecie wiedzieć mniej więcej o co chodzi, jaki jest zarys tego lochu, no a to co zostanie dodane, czyli te buffy, debuffy i inne zmiany, no to dopiero się sami przekonamy, jak to będzie działać. Dobra, do czego mogę się podłączyć? W lochu znajdują się nie tylko przeciwnicy, ale także skrzynie ze skarbami, specjalne pomieszczenia z wygranymi, a czasem pułapki, beczki i tym podobne. Mogą ukryć złote, normalne lub epickie przedmioty lub czasami wzmocnienia i debuffy. Jeśli 3 pośrednich przeciwników, których można również zobaczyć na mapie przeglądowej, po których śmierci wygrasz epicką grę, a jeśli zarządzisz wszystkimi 100 pokojami, wygrywasz legendarny przedmiot, no to już jest... To są te bossy, pewnie co 25 pokoi jest boss, czyli tam na 25, 50 i 75, za którego dostajesz gwarantowanego epika, a za tego bossa głównego na 100 pokoju dostajesz legendarkę, to jakby logiczne. Im dłużej przechodzisz przez loch, tym częściej znajdziesz pojemniki, które już opróżniłeś. No właśnie, to jest takie zabezpieczenie, żeby znowu nie farmić tego złota nie wiadomo ile. Oczywiście jest tam również przegląd tego, co już uchwyciłeś. Wystarczy kliknąć odpowiedni symbol na ekranie podglądu. Dobra, jestem teraz martwy, co? To było nieuniknione i zdarza się też najlepszym. Aktywne wzmocnienia i osłabienia są usuwane po śmierci, ale zachowujesz wszystkie klucze z bieżącej rundy. Po śmierci możesz wrócić do lochu na kilka sposobów. Energia życiowa uzupełnia się podobnie o część co godzinę. Po 24 godzinach podobnie będziesz mieć pełny pasek energii. Możesz teraz ponownie wejść do lochu, gdy wypełnisz co najmniej 20% paska. Okej, czyli już nie trzeba czekać tych 24 godzin, tylko można sobie wejść szybciej. Płacąc za grzyby masz możliwość, aby napełniać się energię w 20% krokach. Czyli możesz jakby uzupełniać ten rzucie o 20% co chwilę, albo bezpośrednio do 100%, czyli tak jak było do tej pory od razu. I nadal szukać skarbów i tak dalej. No i jeżeli ukończymy loch na 100 pomieszczeniu, no to od nowa można za darmo przechodzić.
Czy pomoże mi to, jeśli zmienię sprzęt? No to nie. Wiadomo, że loch się jakby skaluje do naszych statystyk i nie ma znaczenia, jaką klasą gramy, jakie itemki mamy założone i tak dalej. Co to jest legenda? Legendarne przedmioty zwane legendarnymi mają wyższą wartość niż zwykłe epickie przedmioty, a ponieważ można je znaleźć tylko w legendarnym lochu, są odpowiednio rzadkie. No to to już może. Im więcej legendarnych zdjęć masz w albumie, tym większa szansa na odkrycie legendarnych klejnotów w kopalni fortecy. Co się stanie, jeśli wrzucę legendarny itemek do toalety? Legendarny przedmiot daje ci 50 punktów many, jak epicki, jako ofiarę w toalecie. Jeśli poświęcisz legendarną broń w toalecie, masz 33% szansy na otrzymanie tarczy wojownika. To też warto zaznaczyć, no bo wiadomo, że jak grasz jakimś magiem, no to nie wyleci ci legendarna tarcza. Niezależnie od klasy, jeśli otrzymasz nową broń z toalety, zostanie ona również dodana do tu zawsze ten notatnik mnie myli, do klasera po prostu. Czyli moje eposy mogą wyglądać jak legendy. Wygląd przedmiotów legendarnych można zmienić na wygląd epików za pomocą funkcji, no to u Kowala. Zmiana epików, aby wyglądały jak legendarne, jest możliwa w różnych klasach z wyjątkiem broni. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy legendarny przedmiot znajduje się w albumie. No to tak jak i epiki zwykłe, też musimy je mieć w klaserze, żeby zmienić na nie wygląd. No i generalnie tyle, czyli najciekawsze rzeczy te buffy i debuffy, to, że teraz jest otwarty przez 11 dni, a chyba był przez 10 zawsze, no i mamy tych 100 pokoi zamiast właśnie 200, no i te legendarne gemy, to jestem najbardziej ciekawy, jaka będzie częstotliwość dropienia i tak dalej, no bo niestety takich szczegółów nie znamy. Dobra, może teraz przejdę tutaj sobie. Oj, przepraszam, nie chciałem przejść tutaj, chciałem przejść tutaj. Zaraz wrócimy do tych pakietów. Tu jeszcze mamy coś. Aha, tu widzę, że mi nie ten. Tu widzę, że mi nie przetłumaczyło, ale generalnie tu chyba wszystko już zostało poopisane. Dodano jakieś tam zmiany z tą głośnością, na czat została dodana ta ochrona przed spamem, legendarne gemy. No, to wszystko jest napisane. Dodany nowy set do w tym. To wszystko jest generalnie o tym legendarnym lochu, więc jakby, no tutaj generalnie zmiany to są po prostu, że zostali zmienieni wrogowie i temki i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to już wszystko już mamy opisane, ale możemy sobie jeszcze wrócić do tego. No i mamy te pakiety, które mam nadzieję, że gdzieś tutaj są, tylko właśnie nie widzę. Aha, dobra, tutaj są opisane, ja myślałem, że to będzie jako grafiki. Dobra. Pakiet piąty to chyba było. Można kupić od poziomu postaci 150 i musisz wcześniej kupić pakiet trzeci, aby odblokować pakiet czwarty. No ale tu nie ma w ogóle, jak one wyglądają. Nie ma tych screenów niestety. Ja bym chciał zobaczyć te screeny, jak one tutaj wyglądały. Poczekajcie, szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie od razu tu, więc sorki, że tak nieprzygotowany jestem generalnie. Delikatnie chciałem powiedzieć. Ale dobra, powiedzmy, bo tutaj mamy, zapiszemy sobie ten obraz. Czy to tutaj coś widać? Nie widać, dobrze. Zapiszemy sobie go na pulpicie, cyk. I może ja wam teraz po prostu to dodam jako zdjęcie. Dodaj obraz, powiedzmy tu, cyk. Zróbmy sobie przeglądaj, pulpit. Ja bym to chciał od najnowszych, tak jak mam być szczery. To jest pulpit. Dobra, czekajcie, bo ja tu mam tyle zdjęć. Muszę to znaleźć. To chyba będzie to. Dokładnie. O kurde, duże wyszło. Poczekajcie, zaraz tutaj sobie troszkę to zmniejszymy, żeby było dobrze. No i w sumie co? I w sumie to chyba nas interesują tylko te pakiety dwa dodatkowe, bo bodajże dwa zostały dodane. Poczekajcie, ja tutaj sobie jeszcze sprawdzę. Mushroom Dealer. New Bonus Pack, Pro Plus Plus and Triple Pro, ok. Czyli mamy tak, na dole mamy ten Triple Pro, który nam daje dodatkowych 250 grzybów oprócz 3000, daje nam 2500 klepsydr, daje nam 1000 Lucky Coinsów. To jest właśnie nowość, że teraz te pakiety dają Lucky Coinsy, czyli no te monetki do właśnie ABWW, doktora. I co więcej, aha, i 150 tysięcy tych tajemniczych odłamków do Kowala. I to jest ten nowy pakiet, dostępny jest od levela 300+, i wymagany jest pakiet poprzedni, czyli ten Pro Plus Plus, który został też dodany. No i tutaj mamy w tym Pro Plus Plus co? Dla leveli 250+, no i poprzedni znowu wymagany, no to już wiadomo, kto tam kupił, ten kupił. No i ten co mówiłem wcześniej, jest za 100 euro, czyli za nasze 400 zł.
a ten jest za 50 euro, czyli za nasze 200 zł. I teraz tak, mamy pakiet Pro Plus Plus Pack, no i mamy 250 grzybów ekstra, czyli zamiast 1250 to 1500, mamy 1500 klepsydr, 500 lucky coinsów i 1000 tych tajemniczych odłamków. No i tak jak mówiłem, pakiet, w sensie no, level 250 plus i poprzedni pakiet wymagany. Także no, znowu pakieciki zostały chcąc nie chcąc dodane. Także okej, to by było na tyle, troszkę zeszło, ale mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, gdzie wyjaśniłem to wszystko co i jak. Dziękuję Wam za uwagę i za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że jak chcecie, żeby jeszcze dzisiaj o 20 wleciał odcinek, to zostawcie 300 kciuków w górę pod tym filmem, będzie mi miło. No i powoli będziemy sobie wracać do życia na tym kanale, chociaż długo jakby nie było przerwy, no ale chyba sami rozumiecie, trzeba cisnąć dalej. Także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla w przypiętym komentarzu i opisie, wbijajcie na Twitcha tak samo w przypiętym komentarzu i opisie. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!